Pała Bogu, kochani. Witam Was ten piękny e, słoneczny. Nie wiem, słoneczne popołudnie. E, myślę, że wielu z nas cieszy się z tego słońca, ale może też jesteśmy zmęczeni tym słońcem e, i niektórzy gorzej go znoszą, ale myślę, że powinniśmy się cieszyć z tego, że jest słońce, że jest piękna pogoda. Kochani. Tak wiele fajnych pieśni teraz śpiewaliśmy, bo spotkaliśmy się też po to, aby wywyższyć, aby oddać chwałę Jezusowi, aby wyrazić naszą miłość w stosunku do niego. Ale też chciałbym Wam zadać pytanie: czy z jakim nastawieniem też przyszliście? Czy chcemy słuchać? Czy chcemy coś odebrać od Boga? Czy chcemy, aby on coś nam dzisiaj powiedział? I to wcale nie musi być jakaś wielka mądrość, którą, czy jakieś nowe rzeczy, ale że być może jakaś niewielka myśl, coś, co Bóg chce ci powiedzieć dzisiejszego dnia i może do czegoś Cię zachęcić, i w jaki sposób chce do Ciebie mówić. Dlaczego od tego zacząłem? Dlatego, że gdzieś moje myśli ostatnio tak skierowały się wokół. Tego, czy słyszę Boży głos, i tak też sobie zatytułowałem ten. to moje dzisiejsze rozważanie. Kiedy ostatnio usługiwałem, mówiłem o takim wzroku, o naszym duchowym wzroku, i to nie jest jakiś cykl, i nawet tego jakoś nie planowałem, jakiś czas temu miałem troszkę inne myśli. Ale Bóg też mówi do nas, kiedy pytamy Go, o czym mamy się podzielić. I tak kiedy mieliśmy grupę domową, to też trochę była namiastka tego, i być może też to trochę wtrącę dzisiaj, gdzie była mowa o tym, o słuchaniu. Kochani, kiedy tak się teraz zastanawiałem i tak myślałem, że czasami. Te przeszkody, które się pojawiają czasem w naszym życiu, że czegoś nie słyszymy, są dla nas takie irytujące. I muszę Wam powiedzieć, że czasami jak moja żona dzwoni do mnie, czy do pracy, czy gdzieś, to ten zasięg... W tej części ustronia chyba jest jakaś ta dziura, że często musimy gdzieś tam ganiać, żeby złapać zasięg, więc często jak do mnie do pracy dzwoni, gdzie są też grube mury. To jest tak, że ona się pyta, czy mnie słyszysz, ja coś wołam, że słyszę, a w końcu się rozłączamy, przełączamy się i chcemy się łączyć przez Whatsappa i czasami tak albo inaczej, i często się nam udaje. Ale często są te przeszkody. Ja nie chciałbym dzisiaj mówić o e, może przeszkodach, bo jak tak zerknąłem się wstecz gdzieś tam e, to e, kiedyś o tym już mówiłem. Dzisiaj chciałbym, aby pewne aspekty takie e, słuchania głosu Bożego e, podkreślić i myślę, że jest to dla nas takie bardzo ważne, bo chcemy słyszeć głos Boży i chcemy też każdego dnia doświadczać tego. Nawet w takich moich myślach jest teraz, że może na koniec zapytam Was, czy ma ktoś jakieś świadectwo, kiedy już się podzielę. Jeżeli ktoś gdzieś tam ma jakieś króciutkie świadectwo i chciałby to powiedzieć na forum tak spontanicznie, jak odbierał Boży głos, jak Bóg go prowadził w czymś może niedawno, może w czymś takim prostym, prozaicznym, czymś może nie, nie czymś takim spektakularnym, ale jak odbierał Boży głos w swoim życiu, to czujcie się zachęceni. Niech też to będzie taka zachęta, jeżeli się znajdzie taka osoba, będę się cieszył, ale uszanuję jakby każdą sytuację. Kochani, chciałbym, żebyśmy otworzyli ten znany taki fragment, który ja, kiedy ja zawsze czytam i myślę, że dobrze go znamy, to jest z pierwszej Samuelowej, z trzeciego rozdziału. A pacholę Samuel służyło Panu przed Helim. Słowo Pańskie w tych czasach było w tych czasach rzadkością, a widzenia nie były rozpowszechnione. Pewnego dnia, gdy Heli leżał na swoim miejscu, oczy jego zaczęły słabnąć i nie mógł widzieć. Lecz lampa Boża jeszcze nie zgasła. Samuel spał w przybytku pana tam, gdzie była skrzynia Boża. I zawołał pan Samuelu. A on odrzekł: Oto jestem. I przybiegł do Helego i rzekł: Jestem, wołałeś mnie, a on na to nie wołałem cię. Wróć, połóż się. I odszedł i położył się. A pan ponownie zawołał: Samuelu. I wstał Samuel, poszedł do helego i rzekł: Oto jestem, wołałeś mnie. A ten na to nie wołałem, syn mój, wróć, połóż się. Lecz Samuel jeszcze nie znał pana, a słowo pana jeszcze mu się nie objawiło. A pan ponownie po raz trzeci zawołał: Samuelu, wstał więc i poszedł do helego i rzekł: Oto jestem, wołałeś mnie. I zrozumiał Heli, że to pan woła pacholę. Rzekł więc Heli do Samuela: Idź, połóż się, a gdy cię zawoła, powiedz: Mów, panie, bo sługa twój słucha. I poszedł Samuel i położył się na swoim miejscu. I przyszedł pan, stanął i zawołał jak poprzednio: Samuelu, Samuelu. A Samuel rzekł: Mów, bo sługa twój słucha. A pan rzekł do Samuela: Oto ja uczynię w Izraelu rzecz, od której każdemu, kto o niej usłyszy, w obuszach zadźwięczy. W owym dniu spełnię na Helim wszystko, co, dałem, co mówiłem o jego domu od początku do końca. Donieś mu, że ja osądzę jego dom na wieki za grzech, o których wiedział, a że jego synowie znieważali Boga, a on ich nie strofował. Dlatego przysiągłem domowi helego, że grzech domu helego nie będzie zmazany ani ofiarą ze zwierząt, ani ofiarą z pokarmów na wieki. Samuel spał do rana, a potem otworzył drzwi domu pańskiego, lecz Samuel bał się opowiedzieć Helemu o tym widzeniu. Heli zaś przywołał Samuela i rzekł: Samuelu, synu mój, a ten na to oto jestem. I rzekł, co to za rzecz, o której on ci mówił. Nie ukrywa jej przede mną. Niech ci Bóg odpłaci sowicie i znak okładem, jeśli ukryjesz przede mną choć jedną z tych rzeczy, o których mówił do ciebie. I odpowiedział mu Samuel całą rzecz i nie ukrył przed nim. On zaś rzekł: Pan to jest. Niech więc czyni co dobre w oczach jego. I rósł Samuel, a Pan był z nim, i żadnego ze słów jego nie pozostawił niespełnionym. Kochani, to jest taki fragment, który. Doskonale znamy, i myślę, że kiedy czytamy, ja zawsze kiedy czytam ten fragment, to zawsze jest moje serce poruszone tym, tym nastawieniem Samuela, który usłuchał Helego, Jego polecenia, kiedy mówi: Mów, Panie, mój, bo sługa Twój słucha. I myślę, że to jest w takim naszym sercu każdego z nas, że chcemy, aby Bóg mówił do nas, żeby. To było takie wyraźne dla nas, takie jasne i konkretne. I myślę, że to jest takie fajne i takie cenne w naszym życiu, że możemy też tak głos słyszeć, ale częściej ten głos jest taki w inny sposób, Bóg czy w różnorodny sposób mówi do nas. Myślę, że. Często ja chciałbym, żeby taki, to słowo gdzieś tam w śnie i Bogusławie, Bogusławie i tak dalej, ale w moim życiu tak się rzadko dzieje. Może Pan Bóg będzie coś zmieniał, nie wiem. Ale Bóg mówił w różny sposób i o tym też chciałbym dzisiaj mówić. Ale myślę, że to jest też takie ważne nastawienie Samuela, że on śpiąc, był, jego ucho było takie nastawione na słuchanie. Bo słyszał głos Helego, obudził się, za każdym razem był czujny. Wiecie, i czytałem ostatnio takie króciutkie rozważanie. Niektórzy Ja to często mówię, że czytam tam nasz codzienny chleb od czasu do czasu, i też było takie króciutkie odniesienie do tego słowa. I taka historia, która może się też wydarzyć w naszym życiu gdzie było opisane, że e, dziadek e, wieczorem przechodził po, koło pokoju swojej e, wnuczki, która miała e, gościa, swoją kuzynkę, te dziewczynki. Już była późna pora, zamiast spać, to cały czas tam gadały. I myślę, że kto ma dzieci mniejsze i tak dalej, czy starsze, to wie, że to jest taki normalny objaw, godzina bardzo późna, a one tam gadają, gadają i nie idzie ich, no bo muszą się nacieszyć sobą, wszystko powiedzieć. I dziadek otworzył drzwi i mówi: Dziewczynki, prosiłem was, żebyście skończyły rozmawiać, już jest późna pora, macie już spać. No ale wnuczka mówi, dziadku, dziadku, ale ona ciągle mówi. A ta jej kuzynka mówi, ale ona ciągle słucha. Więc jedna z drugą miały wymówki. Ta chciała słuchać, ta chciała mówić. Wiecie, no takie to dziecięce, nie? To wytłumaczenie. Ale no takie fajne odniesienie, bo... Chciały ze sobą przebywać, chciały ze sobą rozmawiać, miały tyle rzeczy do powiedzenia. Jedna słuchała, druga mówiła. I czy to tak w naszym życiu jest? Czy nasze życie, nasze ucho jest takie nastawione, że wołamy do Pana, ale też słuchamy, że zwracamy się do Niego, ale też jesteśmy otwarci na to, żeby słuchać, nie tylko mówić, że możemy być tymi, którzy mają to ucho takie nastawione. I to, to jest relacja, kiedy możemy e, mówić e, do kogoś drugiego, ale też słuchać, co ma nam do powiedzenia. Myślę, że jest nam przykro, jeżeli my z kimś rozmawiamy i ten ktoś, no my mamy coś no, ważnego do powiedzenia, chcemy się podzielić, wylać swoje jakieś tam przeżycia i myśli, a patrzymy, a on po jakimś czasie już tam smartfon, już coś tam sprawdza i a, a, gdzieś tam myśli widać już są inne. Nie? I ważne jest to, aby to nasze nastawienie było takie w stosunku do Pana Boga, że jesteśmy tymi, którzy... Nie są rozproszeni, ale chcą słuchać jego głosu. I też kiedy my do niego wołamy, to nie skupiamy się tylko na tym, żeby wylać swoje żale, swoje wołanie, ale też jesteśmy nastawieni, nasze ucho nastawiamy na to, aby słyszeć. I zrobimy wiele, aby te przeszkody usunąć, o których kiedyś mówiłem, a dzisiaj w zasadzie tylko o czymś wspomnę. I kochani, kiedy tak myślałem, że zastanawiałem się nad takim też sensem fizycznym, jak ważne jest w naszym życiu to, że możemy słyszeć, że możemy odbierać tak wiele rzeczy, nasz zmysł słuchu może być dobrze funkcjonować. I też kiedy czytałem, może przeczytajmy sobie ten fragment. To, że Pan Jezus też jest zainteresowany naszym takim zmysłem słuchu, naszym, żebyśmy dobrze słyszeli. I otwórzmy Ewangelię Marka, siódmy rozdział. A gdy znowu wyszedł z okolic Tyru, przyszedł przez Sydon nad Morze Galilejskie środkiem ziemi dziesięciogrodzia. I przywiedli do niego głucho niemego i prosili go, aby położył na nich rękę i wziąwszy go na bok od ludu osobno. Włożył palce swoje w uszy jego, splunął i dotknął jego języka. I spojrzał w niebo, westchnął i rzekł do niego: Efatta, to znaczy, otwórz się. I otworzyły się uszy jego, i zaraz rozwiązały się więzy, jego, więzy języka jego, i mówił poprawnie. I przykazał im, aby nikomu o tym nie mówili, ale im więcej im przykazywał, tym więcej oni to rozgłaszali. I niezmiernie się zdumiewali, mówiąc. Dobrze wszystko uczynił, bo sprawia, że głusi słyszą i niemi mówią. Kochani, tu mówimy o tym aspekcie takim, że Pan Bóg jest zainteresowany naszym tym zmysłem słuchu i też chce dotykać naszego słuchu w ponadnaturalny sposób. Choć z drugiej strony wiemy, że są, mamy tak wielki dostęp do wielu takich rzeczy, które e, nam ułatwiają e, to, że możemy dobrze słyszeć. E, jest, e, jest to jakiś taki no, symptom, że z wiekiem ten słuch staje się e, słabszy, e, gdzieś potrzebuje wsparcia, więc są różne aparaty słuchowe, są e, różne możliwości rehabilitacji, e, jakiegoś leczenia. I przyczyny tego są różne: tego, że tracimy słuch. E, mogą być jakieś genetyczne, mogą być spowodowane jakimiś infekcjami wirusowymi. Ale mogą być też związane z tym, że z wiekiem nasz słuch słabnie i jest to takie często naturalne. I ten problem, jak sobie wczoraj tylko tak poczytałem, chociaż wiedziałem o tym, przyjmuje się, że w Polsce jest gdzieś 900 tysięcy osób, które mają problemy ze słuchem. Nie tylko, że nie słyszą w ogóle, ale problemy ze słuchem, nie z, nie, z jakim stopniem niedosłyszenia. W samym związku Polski, Polskim Związku Głuchych jest około 100 tysięcy osób zarejestrowanych. Czyli ten problem jest taki e, bardzo znaczący. Ale to, co e, jest takie najistotniejsze w tym wszystkim, to, że Bóg jest zainteresowany naszy, naszym e, tym zmysłem słuchu tym fizycznym, żebyśmy dobrze słyszeli, ale najbardziej jest zainteresowany to, tym, abyśmy mogli nasz zmysł, ten duchowy, ten duchowy słuch był zdrowy, abyśmy mogli słyszeć Boży głos. I otwórzmy może teraz taki fragment, z jest Izajasza, 30 rozdział. Gdyż ludu na Syjonie, który mieszkasz w Jerozolimie, nie będziesz zawsze płakał. Na pewno okaże ci łaskę na głos twojego wołania, gdy go tylko usłyszy, odezwie się. I chociaż Pan dał wam chleb niedoli i wodę ucisku, to jednak nie będzie się już ukrywał Twój nauczyciel i Twoje oczy będą oglądać Twojego nauczyciela. A gdy będziecie chcieli iść w prawo albo w lewo, Twoje uszy usłyszą słowo odzywające się do ciebie z tyłu. To jest droga, którą macie chodzić. Kochani, kiedy czytam ten fragment, szczególnie ten końcowy. Myślę, że to ma taki szerszy aspekt, ale myślę, że mogą być w naszym życiu takie sytuacje, w których nie wiemy, gdzie pójść, co zrobić. Wołamy do Boga i nie widzimy, aby rozwiązania, często gdzieś tam szamoczymy się, sytuacja nam się wydaje bez wyjścia, ale Pan Bóg też daje nam swoją obietnicę, i to jest coś takiego niesamowitego i to coś chcielibyśmy tak bardzo często słyszeć w swoich uszach że. Gdy będziesz chcieli, a gdy będziecie chcieli iść w prawo lub w lewo, Twoje uszy usłyszą słowo odzywające się z tyłu do Ciebie. Tu jest droga, to jest droga, którą macie chodzić. Kochani, to jest taka niesamowita też obietnica. I ja myślę, że jeżeli jesteś na tym miejscu i może jesteś w takiej sytuacji, gdzie nie widzisz, aby nie wiesz, w którą stronę skręcić, bo e, może w życiu jest tak jakoś, że nie wiesz, jaką decyzję podjąć. Bóg chce cię poprowadzić, chce ci wskazać drogę i myślę, że to też jest obietnica dla każdego z nas, ale tak myślę, że czasami jest tak, że jest tak szczególnie, gdzieś nas to dotyka, że potrzebujemy tego Bożego głosu, który by nas poprowadził, daną, powiedział, masz iść tędy, masz, masz zrobić to i Bóg może to w różny sposób i Odpowiedź Boga może nie przyjść tak szybko, jak my sobie wyobrażamy, nie w ten sposób, jak sobie to wyobrażamy, ale na pewno nie przyjdzie na późno. I chcę Ci powiedzieć, żebyś się uchwycił tego, że nawet jeżeli nie widzisz tego rozwiązania czy odpowiedzi, co masz zrobić, jeżeli będziesz ufał Panu Bogu, byś na nim polegał i swoją ufność na nim opierał, to On też przyjdzie i da Ci swoją odpowiedź, pokieruje Twoimi krokami. I chciałbym, aby to było taki coś ważne, żebyś mógł, żebyśmy mogli słyszeć ten głos Boży. I myślę, że Bóg też chce, abyśmy do Niego wołali. I przeczytaliśmy sobie psalm 5, werset 1 do 3. to jest wołanie. Usłysz, Panie, słowa moje, przejmij się westchnieniem moim, zważ na głos błagania mego, królu mój i Boże mój, bo modlę się do ciebie. Wiecie, jest w tylu fragmentach Bożego słowa, to jest tak tylko psalm, który sobie tutaj wypisałem, parę wersetów, które zachęcają do, do nas do tego, abyśmy wołali do Boga, abyśmy przynosili nasze życie, może troski, nasze wybory, ale też e, różne sytuacje, abyśmy Przede wszystkim u niego szukali rozwiązania, e, odpowiedzi na swoje problemy, e, żebyśmy swoje zapytania do niego e, składali. A Bóg też chce nam odpowiadać. I może odpowiemy sobie e, też tutaj, otwórzmy przypowieści Salomona, czwarty rozdział. Synu mój, zwróć uwagę na moje słowa. Nakłoń ucha do moich mów. Nie spuszcza ich z oczu, zachowa je w głębi serca, bo są życiem dla tych, którzy je znajdują i lekarstwem dla całego ich ciała. Myślę, że te wersety są dla nas bardzo znane, bo często o tym mówią, jakie jest Boże Słowo, ale też Bóg chce nam od, od, odpowiadać, chce odpowiedzieć na nasze wołanie i myślę, że. Możemy tych wersetów tak mnóstwo znaleźć. Ja chciałbym was może zachęcić, kiedy wrócicie do domu, żebyście poszukali tych wersetów, które mówią o tym, że Bóg chce do nas mówić i że też chce odpowiadać, żeby to było takie dla nas żywe i takie jasne. I otwórzmy może sobie teraz jeszcze Jeremiasza 33 rozdział. Wołaj do mnie, a odpowiem Ci i oznajmię Ci rzeczy wielkie i niedostępne, o których nie wiesz. Czyli ten werset mówi o tym, że mamy wołać do Pana, że On chce też nam objawiać rzeczy, chce pokazywać nam i tę głębię duchową, i te rzeczy duchowe, które są takie ważne. I myślę, że to jest takie bardzo, bardzo ważne, abyśmy wołali do Boga, ale też nasze ucho, aby było nastawione na słuchanie. Jakoś tak chciałbym to mocno podkreślić, że mamy wołać, ale też mamy słuchać. Myślę, że znamy z życia takiego codziennego, że są osoby, które jak się ich dopuści do e, mówienia, e, to będą mówić i mówić i zadawać ci pytania i odpowiadać. Ja znam takie osoby, nie? Takie, no, które tak, no, tak mają potrzebę wygadania się, czyli jak zaczną mówić, to już wiesz, że wiele nie porozmawia, że raczej się musisz nas nastawić na słuchanie tylko, albo wykorzystać każdą chwilę, żeby tylko coś się wtrącić. Wiecie, ale w naszym takim życiu, w relacji z Panem, ważne jest to, abyśmy wołali mówili do pana żeby ta relacja była też nastawiona przede wszystkim na słuchanie żeby tego słuchania tego zatrzymania się takiego w tym pędzie życia było więcej abyśmy mogli usłyszeć Boży głos i tak mówiłem że Bóg do nas mówi w różnoraki sposób różnorodnie to nie tylko tak jak mówił do Samuela i mężów Boży, jak czasami mówi do nas to, o czym byś, czego tak bardzo byśmy pragnęli, mówi w różnorodny sposób. I ja tu jakby nie chcę powiedzieć, że to się nie dzieje, że Bóg nie będzie mówił do nas taki namacalny, namacalnym, namacalnym, takim namacalnym głosem, który będziemy wiedzieć, że to Pan Bóg powiedział nie tylko w naszych myślach, ale brzmi to w naszych uszach. I kiedy to powiedziałem teraz, to przypomniałem sobie takie świadectwo, które słuchałem, słuchałem jakiś czas temu jadąc w, chyba z Bielska, z zakupu wieczorem i była jakaś audycja puszczona i było świadectwo człowieka, nie pamiętam nazwisko wierzącego, który był też kiedyś w służbie chrześcijańskiej, Korneliusz, on był pilotem, był być może pastorem, ale... Taką fajną rzecz opowiedział na ten, bo on tam wiele rzeczy, to był wywiad z nim, jak on przeżywał, jak nawrócił się, jak przyjął pana Jezusa, jak pewne decyzje podejmował, z czego rezygnował, chociaż lotnictwo dla niego było całym życiem, ale w pewnym momencie musiał pewne kroki podjąć, żeby pewne rzeczy były, bo pewne rzeczy w jego życiu były ważniejsze, do czegoś Bóg go prowadził, bo też słuchał głosu Bożego. Ale mówił też takie świadectwo, że Bóg też może mówić, w sposób taki właśnie namacalny do człowieka i działo się to kiedy był właśnie w wojsku na służbie już był tam wysokiej rangi dosyć pilotem oblatanym był też instruktorem szkolił młodych pilotów i to jest w Polsce nie to się działo w Polsce on już jest na emeryturze nie wiem czy w tym momencie gdzieś tam służy i, i tak dalej gdzieś to nazwisko nie chciałbym zniekształcić ale mówił takie króciutkie świadectwo właśnie że wśród tych młodych pilotów, on im też tam świadczył o Jezusie, gdzieś tam im starał się zawsze o czymś mówić, dać Słowo Boże, jakąś gedeonitkę i większość z nich bardzo tak pochlebnie i z, z szacunkiem przyjmowała i to, co mówił, to, co im dawał, czyli Słowo Boże, ale był też jeden z takich młodych pilotów, który był bardzo taki arogancki. On wręcz jakby negował to, co on mówi. On mówił, że on nie wierzy w Boga, że, jest, że dla niego to jest bajka. Ja może teraz trochę tak to po swojemu opowiadam, ale chodziło o to, że on tak jakby naigrywał się trochę z Boga i on w pewnym momencie mówi do niego nie lekceważ Boga. Nie, nie naśmiewaj się z Boga, bo Bóg bo chce do Ciebie też mówić, i nie lekceważ jego głosu. Coś w tym stylu. No i minęły jakieś dni, i w pewnym momencie, kiedy On był też na służbie, naraz się okazało, jest alarm w jednostce, okazało się, bo były loty treningowe. Że jeden z samolotów zniknął z zasięgu czy radarów, kontakt się urwał z pilotem, czyli było wiadomo, już był alarm, że coś się stało bardzo poważnego. Mijały chwile, on też tam się zjawił i, i, i naraz się okazało, że tym pilotem był ten młody człowiek. I, i, on, i on też w jego myśli była burza, jakaś tam modlitwa za tym młodym człowiekiem, który gdzieś rozpoczynał swoje życie, a gdzieś tam w ogóle nie chciał słuchać Pana Boga. No i była cisza i wszyscy już myśleli, bo nie było żadnej reakcji, gdzieś tam różnymi jakieś procedury wojskowe były, które były przewidziane i wyglądało na to, że, że już jest jakaś katastrofa i po tym młodym człowieku. I faktycznie po jakimś czasie się okazało, że ten samolot jest gdzieś się rozbił, gdzieś tam całe ekipy leciały, czy śmigłowiec itd. i tak dalej. I gdzie dolatywali, to przekazywali, że tam nie ma nikogo prawdopodobnie, albo spłonął, bo był wybuch, porozrzucane szczątki tego samolotu. Ale po jakimś czasie się okazało, że ten młody człowiek katapultował się w ostatniej chwili i gdzieś go tam jakiś rolnik znalazł, bo on może był jakiś tam w takim stanie troszeczkę oszołomienia i przeżył to. No i po, później cała procedura, on został wezwany tam do wodowództwa, do Warszawy, no bo ogromne straty materialne samolot zniszczony, bojowy, e, duża kwota jak się stało, musiał to wszystko wyjaśnić, czy, czy coś popełnił, jakieś błędy i tak dalej. Nie? I kiedy ten młody człowiek wrócił z Warszawy do tej jednostki, tam, na, tam gdzie służył, to tak w pewnym momencie, jakiś tam minął czas, i wszedł tam do pokoju, gdzie był ten brat, zamknął za sobą drzwi i mówi, instruktorze, nie umiem tego wyrazić, on był tak strasznie przejęty i mówi, Bóg do mnie przemówił. I on mówił, że kiedy leciał, w pewnym momencie usłyszał głos i to nie był w jego myślach, ale taki słyszalny, katapultuj się, bo zginiesz. I on pod chyba za drugim wezwaniem zrobił to. I to był ostatni moment, w którym mógł ratować swoje życie. I on się uratował. I on mówi, że on tego nie rozumie, ale wie, że Bóg do niego przemówił. Nie? Czyli Bóg do tego młodego człowieka przemówił w sposób taki ponadnaturalny. To nie był głos tego, on uważał, a był człowiekiem, który bardzo sceptycznie podchodził do, do Boga, w ogóle do czegokolwiek, że Bóg może mówić do człowieka i w taki sposób Bóg do niego mówił, ratując jego życie. Kochani, to jest taki przykład. I dalej ten brat, ja by nie wiem, czy była jakaś tam, czy Jego życie doznało przemiany, ale samo to, że Bóg chce do nas mówić. I to też nie jest jakiś tam, może się tak zdarzyć w naszym życiu, że Bóg w taki sposób słyszalny, będzie do nas mówił. I Pan Bóg będzie mówił w takich sytuacjach, może do nas, do naszego życia, mniej lub bardziej. Ale tak jak powiedziałem często Bóg mówi do nas w różnorodny sposób i też może parę takich rzeczy chciałbym podkreślić, żebyśmy pewnych rzeczy może też e, może nie przeduchawiali, może to jest takie źle powiedziane, ale żebyśmy też pewne rzeczy popatrzyli, że Bóg w różny sposób do nas mówi, wiemy o tym, ale chciałbym to jakoś tak jeszcze na nowo podkreślić. I Bóg mówi do nas najczęściej przez, przez Boże Słowo i o tym wiemy, że kiedy czytamy Boże Słowo, karmimy się tym Bożym Słowem, to też Bóg do nas mówi. Samo to, że gdzieś ja tutaj stoję dzisiaj, to też się nie wzięło, Pan Bóg akurat nie przemówił do mnie, czy przez myśli, tylko, czy przez słyszalny głos, ale czytałem Boże Słowo i te fragmenty, które mi się gdzieś tam nałożyły. Ja czytałem o słuchaniu Bożego głosu. Na grupie Bóg to troszeczkę potwierdził. I jeszcze później rozważanie, które tam czytałem z naszego codziennego chleba. Czyli Boże Słowo gdzieś tam w moim życiu pracowało, że na coś Bóg chce w moim życiu zwrócić uwagę, że, że może muszę bardziej mój głos, taki ducho, mój słuch duchowy bardziej wyczulić na jego głos. I myślę, że każdy z nas tego doświadcza, że Bóg mówi do nas przez Boże Słowo. Kiedy czytamy każdego dnia, czy spędzamy ten czas z Bogiem, kiedy słuchamy Bożego Słowa, On też mówi do naszego życia, koryguje nasze życie. I czasami nie widzimy może odpowiedzi na konkretne zapytania, to może się z biegiem czasu coś naraz w naszym życiu otwierać i widzimy, że Pan Bóg już mówił do naszego życia właśnie przez konkretne słowo, przez konkretną obietnicę. Do czegoś mnie zachęcił, do czegoś dodał mi odwagi. Albo coś mi powiedział, że w moim życiu jest to do zmiany, że jest jakiś grzech, który potrzebuje, aby moje życie było przemienione, aby mogło iść do przodu. I chciałbym, żebyśmy odnośnie tego przeczytali tylko taki fragment z Mateusza, czwarty rozdział, a on odpowiadając rzek, napisano: nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust bożych. Kochani, to słowo jest tak bardzo istotne w naszym życiu, jeżeli nie będę żył każdego dnia Bożym Słowem, nie będę się nim karmił, to też mój głos taki... Mój słuch duchowy będzie przytępiony. Nie będę odbierał to, tego, co Bóg chce do mnie powiedzieć. Nie będę mógł pewnych rzeczy gdzieś tam skorygować w swoim życiu. Nie będzie też tej takiej relacji, o której wspominałem na początku taką, jaką miał Samuel, który odpowiadał na Boże wezwanie, na jego głos. I Bóg chce, aby moje. Myśli moje, chcę też przemieniać moje serce, moje myśli przez Boże Słowo. I Bóg chce też mówić do mojego życia przez ten cichy wewnętrzny głos Ducha Świętego. I myślę, że to jest coś, co tak często też doświadczamy i chcemy tego coraz więcej: aby Duch Święty miał takie miejsce w naszym życiu, aby mógł mówić do nas, abyśmy mogli też usłyszeć, co, do czego on nas chce zachęcić, co mamy, co się ma w naszym życiu, do czego chce nas może. Poprowadzić. I myślę, że tak często jesteśmy też zachęcani do tego, czy na modlitwie, czy gdzieś, abyśmy byli otwarci na to, aby komuś usłużyć to, co Bóg dokładnie co mówi, co Duch Święty mówi do naszego serca. Pytanie jest takie, które też chyba ktoś ostatnio zadał, czy idąc na społeczność, ja jestem nastawiony na to, że nie tylko słucham że coś Bóg będzie chciał do mnie mówić, ale że już jestem nastawiony na to, żeby już usłyszeć coś od Ducha Świętego, żeby komuś innemu usłużyć, żeby komuś dodać otuchy, może właściwym słowem, czy przez słowo, czy jakieś słowo, które będzie dla niego zachętą, może proste. nie? Czy moje serce jest takie nastawione? Czy dzisiaj szedłem z takim nastawieniem, że... Panie Boże, może Ty chcesz przez Ducha Świętego coś mi powiedzieć, abym mógł kogoś zachęcić, podejść do kogoś, powiedzieć mu coś, co jest w Twoim sercu, żeby go to podniosło, dodało mu otuchy i zachęty. Czy mam takie nastawienie? Nie tylko myślę o sobie, ale chcę być taki otwarty, aby Duch Święty mógł mnie używać. Aby ten cichy, wewnętrzny głos mógł być w moim życiu coraz bardziej taki, żebym mógł go coraz bardziej doświadczać. Wiecie, ale też Bóg do nas mówi przez taki przez nasz taki zdrowy rozsądek, uczy nas w pewnych takich rzeczy, że daje nam mądrość zdrowy rozsądek, czyli coś takiego naturalnego. I myślę, że jeżeli. Mamy jakieś często wybory, nie wiemy, mamy coś kupić. To często Duch Święty daje nam taką mądrość, rozsądek, że nie rzucamy się na rzeczy, które nam nie są potrzebne, czyli nie kupujemy ciuchów, które wiemy i tak założymy i za chwilę nie będą się nam podobać. Czy nie, nie kupujemy rzeczy, która będzie powodować to, że będziemy musieć wziąć kredyt i coraz więcej pracować na to, a ta rzecz nie do końca jest nam tak do, najważniejsza i potrzebna, czyli muszę mieć samochód, który tak naprawdę w tym momencie ten, który mam, może mi wystarcza, nie muszę mieć samochodu, którym mogę zabłysnąć albo chcę się pochwalić przed kimś, że mam. Ee, to jest fajna rzecz, jeżeli Bóg daje mi takie możliwości i, i finanse, ale jeżeli to ma być powodem tego, że ja się mam zadłużyć i e, mamy potem tylko żyć pod presją spłacania tego długu, to myślę, że Bóg też nam daje ten zdrowy rozsądek i daje nam ten, to myślenie, ten taki praktyczny sposób, e, że z czegoś mamy zrezygnować, od czego się wstrzymać. Bóg też mówi do nas przez takie że pewne rzeczy przed nami zamyka i pewne rzeczy otwiera. I jeżeli chcemy słuchamy Bożego głosu i pytamy Boga: "Panie, nie wiem co zrobić". I często jest tak, że nie mamy żadnego potwierdzenia. Musimy jakieś kroki podjąć i często jakąś decyzję mamy podjąć, to wtedy no nie możemy już czekać, musimy podjąć jakąś decyzję. To często mówimy, Panie Boże, decyduję się na ten krok, ale jeżeli Ty chcesz czegoś innego, zamknij te drzwi przede mną, żebym nie zrobił głupoty, żebym nie, nie podjął niewłaściwej decyzji, bo do końca nie potrafię rozeznać, co jest grane i jaka jest moja droga w tej, w tej sprawie. Wiecie, kiedy, no są takie proste rzeczy, nie? że często e, nie do końca nasze e, jakieś wybory nam się wydają w, w, słuszne w danym momencie. Przypomniało mi się w tej chwili, jak e, siedziałem tutaj, e, takie króciutkie świadectwo naszych znajomych, kto, kiedy posyłali no, wspólnie z synem e, 4 lata temu czy 5 lat temu, e, no, musiał podjąć jako tam 15-latek, 14-latek, e, Decydował, do jakiej szkoły średniej iść, i kilka tych szkół miał, i skończyło się na tym, że złożył tu, tu, tu i dostał się w końcu do tej z ostatniego wyboru. To nie był jego najbardziej wymarzony szkoła, to nie była tam, gdzie może koledzy poszli, to nie był ten kierunek, tak, który do końca mu się podobał. No, powiedzmy, ta szkoła miała jakąś tam renomę, ale to był ostatni wybór i był taki trochę na początku zniechęcony, to nie to, ale minęło czas i jemu się coraz bardziej podobało. Okazało się, że ta szkoła, którą wybrał dała mu dobry zawód, który jest obecnie ceniony. Mało tego, mógł tam jakąś dobrą maturę zdać i gdzieś dalej iść. I z perspektywy czasu i on, i rodzice widzą, że ten wybór, że Bóg zamknął przed nim jakieś jedne, drugie, trzecie drzwi i te, no, powiedzmy te trzecie drzwi były otwarte, tam poszedł i się okazuje po czasie, to co on mu się wydawało takie najmniej atrakcyjne, okazuje się, że to było naprawdę strzał w dziesiątkę i gdzieś na dzień dzisiejszy może powiedzieć, że to był naprawdę taki udany wybór. Nie? Czyli pytali Boga co zrobić, podejmowali jakieś kroki, ale Bóg no, zamknął te drzwi, jedne, drugie, trzecie, które były otwarte, tam poszli i Bóg się przyznał i okazało się, że to był dobry wybór. Nie? I myślę, że jakby teraz jednego z was zapytać, to gdzieś jakieś świadectwo też by się pojawiło tego typu, że Bóg coś musiał zamknąć w moim czy twoim życiu, ale też otworzył, kiedy byłem otwarty, pełen zaufania, jakieś inne drzwi, które były takim błogosławionymi i to był jego wybór. Bóg też mówi do nas e, i ten jest go głos jest też e, przez może nasze dawne błędy, e, gdzieś tam jakieś porażki, e, coś gdzieś może zrobiliśmy e, jakieś decyzje, które podjęliśmy, mimo e, nawet szczerych chęci gdzieś nie do końca były trafione i może otwórzmy sobie przypowieści trzeci rozdział. Synu mój, nie pogardzaj pouczeniem Pana i nie oburzaj się na jego ostrzeżenie. Kogo bowiem Pan miłuje, tego smaga, jak ojciec swojego ukochanego syna. Kochani, tak może w pierwszym momencie, kiedy tak sobie czytałem, te fragmenty nie do końca do tego, co tutaj chcę powiedzieć, mi pasowały, ale jest tutaj coś o czymś, że Bóg mnie przez czymś kogoś, czy kogoś ostrzegał, jakieś kroki podjęliśmy, które nie do końca były i musieliśmy, aby konsekwencje tych decyzji podjąć. Ale patrząc z perspektywy czasu, kiedy Bóg do mnie mówi i jakieś decyzje mam podjąć, to też Bóg mówi do mnie przez te sytuacje, przez dawne błędy. On mówi, pamiętasz te sytuacje, w której podjąłeś, ja cię do czegoś tam ostrzegałem, ale musiałeś podnieść konsekwencje pewnych decyzji, nie rób tego teraz. I być może właśnie w ten sposób Bóg chce do mojego czy Twojego życia mówić i mówi czasami. Nie? Czyli przypomina nam te dawne nasze jakieś błędy, nie grzechy, ale błędy, które gdzieś tam jakieś konsekwencje, czy słowo, które musiało nas postawić do, do pionu. Bóg też mówi do nas przez nasze myśli. I może teraz kawałek dalej otwórzmy. To są przypowieści, szesnasty rozdział, trzeci werset. To jest taki werset. Może tak łatwo pewne rzeczy sobie wypisywałem, bo te wersety, które tak najczęściej pamiętałem, kochani, dlatego powiedziałem, że jeżeli o tym słuchaniu Bożego Głosu, o wołaniu, o nastawieniu chcecie coś więcej, to poszukajcie sobie wieczorem. Ja wypisywałem może te takie bardziej znane, które gdzieś mi przychodziło i na myśl. Powierz Panu swoje sprawy, a wtedy zniszczą się Twoje zamysły. Kochani, nie wszystkie nasze myśli są dobre, ale kiedy powierzam swoje sprawy, swoje zapytania Bogu, jestem szczery w tym, to Bóg też przemienia moje myślenie, kształtuje, że to. Co było dla mnie w danym momencie może ważne, istotne, Bóg to przez swoje Słowo chce przemieniać, chce właściwe myśli, aby mój umysł był przemieniany przez Boże Słowo. I to też jest to, co wcześniej jeszcze mówiłem: że kiedy karmimy się Bożym Słowem, to nasz umysł jest przemieniany przez Boże Słowo. I też Myśli, które On nam daje, wtedy są takimi Bożymi myślami. Kiedy oczyszczamy się, kiedy żyjemy w takiej bliskiej relacji z Bogiem, to też Bóg daje nam myśli. I tego doświadczamy gdzieś tam w swoim życiu, kiedy czasami do kogoś mówimy rzeczy, które to nie jest werset Słowa Bożego, ale myśli, które są może zachętą czy korektą, i to są myśli, które potem się okazuje, że ten człowiek bardzo potrzebował. Nie? Że piszesz SMS-a, które Bóg ci do kogoś, wysyłasz do kogoś SMS-a, czy jakąś wiadomość głosową, bo chcesz mu coś, jak Bóg ci pokazał coś, powiedział jakieś słowo i chcesz to komuś wysłać. Ale to są myśli, które Bóg ci chce dawać i chce każdemu z nas. I bądźmy tak wyczuleni, aby też nasze myśli były takie, które są nastawione na słuchanie, ale też, żebyśmy mogli. Przez te myśli, które Bóg nam daje, byli tacy otwarci, aby usłużyć innym. Bóg też mówi do nas przez taki znany nam głos. Kiedy czytaliśmy tutaj, i może nie wrócimy do końca, do tego ten fragment od Samuelu. Bóg, kiedy zawołał, do, pan, kiedy zawołał do Samuela, Samuelu, Samuelu, to ten głos do Samuela był głosem, jakby Helego, on kojarzył ten głos z Helim, nie? czyli był to głos, który się mu wydawał znajomy, jeden, drugi, trzeci raz, nie. Wiecie, ale tak czasem jest w naszym życiu, że e, też pewne myśli, to, co gdzieś słyszymy, nie? czy przez jakiś e, usługującego, czy przez e, jakiegoś lidera, czy pastora, pewne myśli gdzieś tam dźwięczą w naszym sercu, nie? E, coś, co kiedyś powiedział. Czasami to wychodzi na naszej grupie domowej, że gdzieś tam nad czymś rozważamy, ktoś mówi jakieś problemy, a my mówimy: A tamten brat kiedyś powiedział coś takiego, brat jakiś zacny, na przykład brat Gunika, kiedyś o czymś tam rozmawialiśmy i brat Gunika mówił o czymś tam, nie? czyli w temacie jakiegoś tam okultyzmu i jakiejś myśli, a brat, pastor, któryś gdzieś tam słowo, które gdzieś utkwiło w naszych myślach. i który jest teraz zachętą w sytuacji do kogoś, a może do mojego życia. Nie? nie bezpośrednio Boże Słowo, ale jakaś myśl, która daje taką zachętę, kierownictwo. I to też czy Bóg często mówi właśnie przez taki głos. Nie chciałbym może źle być zrozumiany, ale myślę, że wiecie o co chodzi. Nie umiem tego może tak wyrazić. Czyli Bóg też mówi właśnie przez innych. I może to też być na tej zasadzie, że szukasz Bożego rozwiązania, Bożego kierownictwa, a przychodzi do Ciebie brat w Chrystusie i ma dla Ciebie słowo. Może On nawet nie wie, że to jest to, co na, to na co oczekujesz. Nie? I myślę, że też moglibyśmy powiedzieć świadectwa, że gdzieś tam wołaliśmy do Boga, Bóg słyszał nasze wołanie. Nawet nie mówiliśmy o tym nikomu, i ktoś przychodzi i mówi Ci: Takie są Twoje pragnienia. Bóg chce, abyś poszedł za tym, nie? I sam był tym zaskoczony, że, że dał Ci takie słowo, i jeszcze się pyta Ciebie, że nie wie, dlaczego Ci to mówi, ale tak Bóg mu przekazał. Często Bóg właśnie mówi też przez takie rzeczy, czyli przez inne osoby, przez braci, siostry, czy osoby, które są dla nas bliskie. I Bóg też mówi do nas przez nasze przemienione, poddane Mu nasze pragnienia. Czyli czasami Bóg też daje nam pragnienia czegoś, my czas, często widzimy tylko tę negatywną stronę, ale jak śpiewamy i wołamy... Pragnę Ciebie więcej, Panie, to są te właściwe, ale często są rzeczy, które takie, coś z codziennego życia, że Bóg no, kładzie nam coś, co nie jest złe, nie jest niewłaściwe, jakieś pragnienia, że mamy, nie wiem, gdzieś tam coś zrobić, w coś się zaangażować, tak do końca nie brzmi to tak duchowo, albo w jakimś kierunku pójść. Bóg daje nam swoje pragnienia, swoje marzenia. E, które gdzieś tam realizujemy oczywiście kiedy to poddajemy te marzenia te pragnienia panu bogu i myślę że przeczytamy sobie też e, parę takich wersetów psalm 37,4 rozkoszuj się panem a daci czego pragnie a daci czego życzy sobie serce twoje Czyli też te pragnienia, kiedy ja rozkoszuję się Panem, czyli Pan Bóg jest dla mnie najważniejszy, mam z Nim relacje, to też On, myślę, że te właściwe pragnienia w moim sercu i w sercu każdego z nas wkłada i też daje obietnicę, że, że da mi i da Tobie to, czego życzy sobie serce Twoje. I jeszcze może Filipian 2:13. Albowiem Bóg to według podobania sprawia w Was ich cenie i wykonanie. Czyli Bóg da, sprawia z nas ich cenie, i wykonanie. Czasami Bóg przemienia nasze pragnienia, czyli coś nie do końca nam kiedyś o czymś marzyliśmy, ale Bóg naraz chce nas do czegoś użyć, daje nam pragnienia, aby nie wiem. Iść na ulicę i głosić, albo nie wiem, zachęca nas do odwiedzania osób, które są chore, samotne, albo może to będą jakieś inne pragnienia, bo on sprawia w nas ich cenie i wykonanie. I teraz chciałbym może przeczytać taki fragment, już tak dość długo mówię, ale to, co na grupce czytaliśmy. Jaka powinna być nasza też postawa wobec tego, że kiedy wołamy, chcemy Bożej odpowiedzi, i co powinno być potem? Myślę, że ten taki właściwy przykład dał Samuel z pierwszej księgi Samuelowej, który był tą osobą, która odpowiedział: Mów panie, bo sługa twój słucha. Bóg mu powiedział, co ma powiedzieć. I on tego nie zatrzymał. On obawiał się, nie wiedział jak to powiedzieć Helemu. Myślę, że każdy z nas miałby ten dylemat. On był małym dzieckiem, był chłopcem, ale nawet w takich relacjach myślę, że aby Pan Bóg nam powiedział coś takiego, Idź i ci podziel się z bratem, bo widzę w nim to i to takie trudne, nie? Tak myślę, że nie jeden z nas by 10 razy się zastanawiał, panie, nie dam rady, nie wiem, czy to jest ode mnie i może szukałbym wymówek. I żeby jakoś tak nie przedłużać, ja chciałbym to jest to taki fragment, który też czytaliśmy sobie dłuższy, ale przeczytajmy z Jeremiasza. Wtedy wszyscy dowódcy wojsk Johanan, syn Kareacha i Azariasz, syn jo, Hossa, Jasza oraz wszyscy ludzie młodsi i starsi przystąpili do proroka Jeremiasza i rzekli niech nasze błaganie dotrze do ciebie. módl się za nami do Pana, twojego Boga za, całą, za tą całą resztą, gdyż z wielkiej liczby pozostała nas tylko mała garstka. Jak to widzisz na własne oczy? Niechaj Pan, Twój Bóg, wskaże nam drogę, którą mamy pójść, i powie, co mamy czynić. Prorok Jeremiasz odpowiedział im, mówiąc: Dobrze, oto ja stosownie do Waszego życzenia będę się modlił do Pana, Boga Waszego, i oznajmię Wam wszystko, co Pan Wam odpowie. Nic przed Wami nie zataję. I oni tu jeszcze dalej może to przeczytam, piąty werset. Oni zaś rzekli do Jeremiasza, niech Pan będzie świadkiem przeciwko nam, prawdziwym i wiernym. Jeżeli nie postąpimy według, dokładnie według słowa, z którym Cię pośle do nas Pan, Twój Bóg, czy to będzie dobre, czy złe, usłuchamy głosu Pana naszego Boga, do którego Cię wysyłamy, aby się nam dobrze wiodło, gdyż usłuchamy głosu Pana naszego Boga. I dalej czytamy, że Jeremiasz pyta się Boga, Bóg daje mu odpowiedź. To była sytuacja trudna. Lud wtedy był pod okupacją, została mała garstka i mieli dylematy, czy uciekać z kraju do Egiptu, czy pozostać. I Bóg tutaj mówi do nich e, przez Jeremiasza jasno, że mają zostać, że, ma, że Bóg odbuduje, e, że e, ochroni ich. Możemy przeczytać sobie cały ten fragment. E, czyli obietnica nie? Bożej ochrony, odbudowy, w, że mają nie uciekać, nie? że mają pozostać w kraju, że nie mają uciekać do Egiptu. I czytamy rozdział 43. Ja to chcę trochę tak skrócić. Od początku. A gdy Jeremiasz wypowiedział do końca przed całym ludem wszystkie słowa Pana, ich Boga, wszystkie owe słowa, z którymi posłał go do nich Pan, ich Bóg, rzekł Azariasz, syn Hosajasza i Jochanan syn Kareha, Kareacha, i wszyscy zuchwali i oporni mężowie do Jeremiasza. Kłamiesz nie posłał Ciebie Pan, nasz Bóg z poleceniem, nie idźcie do Egiptu, aby tam przebywać jako obcy przybysze. Lecz baruch, syn Nariasza, podburza Cię przeciwko nam, aby nas wydać w ręce Haldejczyków, aby nas pozbawiono życia albo uprowadzono do niewoli do Babilonu. I nie usłuchał Johanan, syn Karacha, i wszyscy dowódcy wojsk i cały lud głosu Pana, aby pozostać ziemi ludzkiej. Lecz zabrał Johanna Karaha i wszyscy dowódcy wojsk, całą resztę Judy, która powróciła spośród wszystkich narodów, dokąd zostali rozproszeni w celu osiedlenia się w ziemi judzkiej: mężczyzn i kobiety, dzieci i córki królewskie, i wszystkie inne osoby, które pozostawił Nebu, Nebuzaradan, naczelnik straży przybocznej z Galiaszem, synem Achima, synem szafana, synem proroka. Jeremiasza i Barucha Syna Neria, Neriasza. I udali się do ziemi egipskiej, gdyż nie usłuchali głosu Pana, i przybyli do Takpanz. Kochani, czyli pytali Boga, wręcz przysięgali Jeremiaszowi, że to, co Bóg powie, będzie dla nich wiążące, że to będzie ten głos, za którym pójdą, że oczekują Bożego kierownictwa, ale kiedy Bóg przemówił przez i Esza i powiedział, że mają zostać, oni powiedzieli, kłamiesz nie po, i tak dalej. I zrobili po swojemu. Kochani, to brzmi tak, jak to czytamy. No, głupcy ludzie, nie? Takie słowo konkretne, a oni, po prostu Bóg mówi do niej pozostańcie, odbuduję, a ci do Egiptu. Kochani, czy tak w naszym życiu, jak ja się zastanowiłem, czy, czy jest tak prosto? Weźmy się w ich sytuacji. Byli garstką, byli tymi biedniejszymi. Większość tego ludu była biedna. Czyli bali się przyszłości. Egipt był taką ostoją, gdzie mogli wygodniej, spokojnie żyć, mieć lepsze życie, czyli ta droga się wydawała taka atrakcyjniejsza, bezpieczniejsza. Czyli nic, tylko przenieść się do Egiptu. Możemy oczywiście powiedzieć, że Egipt też jest symbolem czegoś. Kochani, ale czyli podjęli taką decyzję, która wydaje się taka no, dziwna, nie? Ale czy my czasami też nie pytamy Pana Boga: "Panie, daj, panie, co mam zrobić?" A potem przychodzi pan Bóg mówi może przez cichy głos, czy przez słowo do do mnie i mówi: "Zostań." Ale ja może przez strach, przez obawy, przez swoje, swoją zapobiegliwość podejmuję decyzję inną. Wiecie, tu to tak brzmi jasno. My często chcielibyśmy, żeby Pan Bóg przemówił. Tu mówił przez Jeremiasza, nie? Mi się przypomniała taka historia z mojego życia. Nie wiem, czy kiedyś mówiłem. Kiedy pracowałem w pewnej firmie prywatnej i był nastąpił taki okres, gdzie... Szef wiedział, że no, zmniejszają się zamówienia i musi dwie osoby zwolnić. Mała firma prywatna i wszystko wskazywało na to, że no, ja byłem tym, który miał najniż, najkrótszy staż, no, że pójdę pierwszy do odstrzału. No po prostu logicznie rzecz biorąc. Mało tego, kiedy miała być decyzja, miało być spotkanie. Ja miałem wyjazd taki, na no, taki chrześcijański obóz z taką wspólnotą, czyli miałem wyjechać w, w piątek i już miałem załatwiony urlop. I naraz pan e, szef mi mówi: No masz możesz je. Sytuacja, wiesz, no, w poniedziałek cię nie będzie, no, ale mamy pewne decyzje do podjęcia. No ale urlop ci wcześniej obiecałem jeść. No ale coś, nie wiem, strach, moje jakieś obawy, że może muszę coś jeszcze, że będę na miejscu, to może będę mógł, że tak powiem, bo to był okres taki dość trudny o pracę, a na tej pracy mi zależało. No to ja jednak przesunąłem swój wyjazd i uznałem, że nie. Pojadę w sobotę, pojadę na ten obóz w poniedziałek po pracy. No i tak to zrobiłem. No i dostałem wypowiedzenie. <laughs> I dostałem wypowiedzenie, no bo faktycznie ja miałem najkrótszy staż, i druga osoba sprawiedliwie, która była też, e, z, jeszcze, też z krótszym stażem no może trochę dłuższym niż ja. Dwóch najkrócej pracujących. No, szef chciał być sprawiedliwy, no to zwolnił tych najkrócej pracujących, no bo nie miał wyjścia, nie? Dostałem wypowiedzenie. No i pojechałem na ten obóz. I przed wyjazdem jeszcze jakoś szef mnie gdzieś tam spotkał. I no ja tak byłem taki trochę, no, 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 tak trochę z tą sytuacją. I on mówi, no ale przecież miałeś jechać na urlop. No ja teraz nie miałem wyjścia. Gdyby ci nie było, może bym podjął inną decyzję, bo ja by nie było. Ja się wtedy zwał zaglęcę, co ja robiłem. Pan Bóg dawał mi możliwości, mogłem pojechać na obóz we właściwym czasie. Nie tracić trzech dni relacji z braćmi i siostrami, będąc podbożnym słowem, a ja sobie po swojemu przez swoją jakąś głupią zapobiegliwość. Może przez obawy, przez strach zostałem no i szewi no, chciałem żebyś został no ale byłeś no to nie wypadało no ci najkrótszy no gdyby cię nie było kochani e, taka sytuacja którą pamiętam e, to było lata temu nie Człowiek, którego bardzo, szef, bardzo ceniłem, który myślał w stosunku do mnie dobrze, i tak jak mi to powiedział, no gdyby mnie nie było, gdybym był na urlopie, no to tak nie do końca, byłem nieobecny. Ktoś inny by poszedł do odstrzału. taka była jego wersja, a mówił to tak bardzo szczerze, nie w formie jakiejś wymówki. Kochani, czy my tak czasem w naszym życiu też nie robimy, że gdzieś pytamy Boga, Bóg daje nam odpowiedź i my, nie wiem, z obawy, strachu podejmujemy tą dla nas prostszą decyzję. Wydaje się nam to takie łatwe, kiedy czytamy tutaj o mieszkańcach Judy, ale gdyby była sytuacja, gdybyśmy byli na Ukrainie nie? i gdybyśmy zaczęła się ten czas konfliktu, wojny na Ukrainie. I pytalibyśmy Boga, ja nie chcę mówić, że ci, co przyjechali, mieli nie przyjechać, nie zrozumcie mnie źle, ale jesteśmy w zboże jakimś, na przykład na Ukrainie, i pytamy Boga, co mamy robić? Mamy zostać czy mamy wyjechać? Pytamy, modlimy, pościmy się i przychodzi Boże słowo i mówi: Macie zostać, macie być świadectwem, macie służyć na tym miejscu, ja was odchronię, ja was odbuduję. Naokoło widać co innego. Konflikt się zaostrza, więc nic, tylko się zabierać i do Polski jechać, nie? Przykładowo czy do Niemiec. Ja nie mówię, że to jest złe, nie zrozumcie mnie źle, ale jeżeli Bóg by mi każdemu z nas powiedział w takiej sytuacji: masz zostać, bo ja cię ochronię i będziesz tutaj użyteczny w tym miejscu, które cię postawiłem, to lepiej, żebym został, nie? Kochani, ale nie jest to czasami tak prosto. E, usłyszeć Boży Głos. I tak ważne jest to, żebyśmy umieli słyszeć Boży Głos żebyśmy byli, nasze serce było wyczulone na to, co mówi do nas, abyśmy nie popełniali błędów. Ja w swoim życiu nieraz takie błędy popełniam. Czy tych błędów nie będziemy popełniać? Bo też czasami możemy być zaostrożni. ostrożni, tu mówię o sobie, czasami człowiek zwleka z decyzją, nie wie co zrobić, i boi się. Eee... Gdzieś tam słyszałem jak jakiś mąż Boży, kiedyś, jak się go pytali, jak się nauczył rozpoznawać głos Boży, Boże prowadzenie, to powiedział przez błędy też przez błędy też, nie? Czyli popełniał w swoim życiu, ale był odważny w zaufaniu, ale też popełniał błędy, źle zrozumiał, przyznawał się, Panie Boże, pomyliłem się, źle odebrałem Twoje słowo yy, i uczył się w swoim życiu. I myślę, że w naszym życiu też tak jest, że Bóg nas, nawet jeżeli popełniliśmy gdzieś tam błędy w swoim życiu, w swoich decyzjach, Bóg chce nas uczyć, yy, abyśmy też słyszeli Jego głos wyraźniej, coraz wyraźniej. Tak... Yy. W, tych, w takich połączeniach, czyli ja z moją żoną, kiedy czasami słyszysz mnie. Słyszysz mnie, rozłączamy się, szukamy jeszcze raz. I naraz gdzieś tam przechylimy się lepiej, żona przejdzie bliżej okna i słyszymy się. I myślę, że to jest coś, czego Bóg nas. do czego nas zachęca. Każdego z nas na tym miejscu, a wszystkim mnie, żebym. Ee, był tą osobą, która chce coraz lepiej słyszeć Boży głos yy, tak wyraźniej, ale też nie bała się podejmować tych kroków. Kiedy nie wiem, to może trzeba zrobić ten krok, tak jak Jozue, nie? Yy, Bóg mu powiedział... Yy, Wejdź, on nie wiedział, co dalej robić, musiał zrobić pierwszy krok i czasami musimy zrobić ten pierwszy krok, żeby I Bóg nam pokazał następny, następny, następny. Nie zawsze to jest otwarty ten Jordan przed nami. Bardzo często jest to tylko pierwszy krok, który Bóg nam pokazuje, ale to, do czego nas zachęca Boże Słowo. Przez te różne możliwości, w jaki sposób Bóg mówi do nas. Czy przez ten słyszalny głos, czy Boże Słowo, czy przez nasze myśli, przez nasze pragnienia, czy przez innych, Bóg chce mówić do nas. I jeżeli nawet czujesz się na tym miejscu, że nie słyszysz Bożego głosu, czujesz się może sfrustrowany, zawiedziony, bo gdzieś tam nie masz do swojego życia rozwiązania, Bóg chce ci dzisiaj zachęcić, że On chce do ciebie. E, mówić, e, kiedy ty wołasz do niego, on chce ci odpowiadać i on się nie spóźni, jeżeli ja czy ty nas nakłonimy, nastawimy swoje ucho na słuchanie. I do tego was chciałem za, zachęcić, a tak na, chyba najbardziej siebie, bo też mi tego brakuje i chciałbym, aby, ten, aby mógł słyszeć to Boże słowo, a być użytecznym.